O miejscu Polski na żużlowej mapie świata dyskutowano podczas debaty w warszawskiej siedzibie Business Center Club. Patronat nad spotkaniem, podczas którego poruszono szereg ważnych spraw dla rozwoju czarnego sportu, objęła marszałek województwa lubuskiego. Podczas swojego wystąpienia Elżbieta Polak mówiła dużo o atutach naszego regionu i lubuskich atrakcjach, do których bez wątpienia można zaliczyć również żużel. Żużel będzie u nas zawsze. To jest dyscyplina sportowa numer jeden. Nie tylko dlatego, że Mistrzostwo Polski. Były takie czasy, gdy nie było medali, a stadion był pełen. Ale to również koszykarze, bo my w regionie lubuskim z premedytacją promujemy naszą markę lubuskie poprzez sport. To się zwyczajnie opłaca. 3 miliony widzów, inne wydarzenia nie przyciągną aż tylu obserwatorów, a przecież na tym nam zależy, żeby region lubuski był postrzegany dobrymi emocjami, a przecież emocje sportowe, no chyba nie ma lepszych. Inicjatorem spotkania w siedzibie BCC był Zielonogórski Klub Żużlowy. Jego prezes, senator Robert Dowhan, podkreślał, że udział marszałek w tak ważnej dla dyscypliny debacie jest dużym wsparciem całego lubuskiego środowiska żużlowego. Oczywiście lubuskie jest postrzegane przez pryzmat sportu żużlowego. Mamy dwie stolice, dwa prężne ośrodki. Derby nasze sprowadzają się zawsze do największej frekwencji, nie tylko na stadionach, ale też przed odbiornikami telewizyjnymi czy radiowymi. I lubuskie oprócz wina słynne jest z derbów i z dwóch stolic żużlowych. W spotkaniu wzięli udział również m.in. minister sportu i turystyki Andrzej Biernat, czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski oraz prezes Polskiego Związku Motorowego Andrzej Witkowski, który chwalił pomysł organizacji debaty i postawę województwa lubuskiego wobec czarnego sportu. Myślę, że ta dyskusja właśnie w gronie ludzi życzliwych dla żużla, ale niezwiązanych tak emocjonalnie z konkretnymi klubami pozwala na bardziej, tak powiem, obiektywne popatrzenie na blaski i cienie polskiego sportu żużlowego. Spotkanie było nie tylko okazją do dyskusji na temat polskiego żużla, ale również promocji województwa lubuskiego, podczas której prezentowano przede wszystkim walory turystyczne i inwestycyjne regionu.